Przepis na udany związek nie jest jak zupka chińska instant w proszku, którą wystarczy wsypać do kubka i zalać wodą. Wymaga pracy. Miłość i udany związek to nie jest coś, co przychodzi nie wiadomo skąd. To nie okazja, która się trafia i będzie już z nami na zawsze. W rzeczywistości nad miłością trzeba cały czas pracować. Trzeba ją codziennie stwarzać od nowa. Dowodem na te słowa była wyjątkowa uroczystość, jaka odbyła się w minionym tygodniu w Lipinkach. Świętowano jubileusz Złotych Godów, czyli 50-lecia zawarcia małżeństwa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w sanktuarium Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bardzo wiele z tych par małżeńskich znam tak od 25 lat. Wiąże się to z moim pobytem tutaj już ponad 25 lat w Lipinkach. I mogę powiedzieć, że znając ich życie, nieraz trudne, ile musieli mieć właśnie tej miłości i takiej wierności, że wiele spraw pokonali. No jedynie miłość może być tą siłą, która pozwala człowiekowi trwać i wytrwać. Następnie w Domu Ludowym medale tym, którzy 50 lat temu stanęli na ślubnym kobiercu, wręczał wójt gminy Czesław Rakoczy. Dzisiaj 18 par, pan prezydent nadał im uroczyste medale, medale z okazji 50-lecia. W naszej gminie jest tradycja, aby to święto było obchodzone bardzo uroczyście. Nam zależy na tradycji małżeństwa. To jest bardzo ważne. Małżeństwa trwałe, silne, mocne, bo tam, gdzie są dobre, silne małżeństwa, jest dobra gmina, dobra parafia, dobre województwo i piękna, wspaniała ojczyzna. Bez tego się nam nic nie uda. Stąd od wielu lat wszyscy się spotykamy, rozmawiamy. Wzniesiono toast, odśpiewano 100 lat dla jubilatów, a każda z par otrzymała upominek. Po części oficjalnej bawiono się do białego rana.